W tym filmie zajmiemy się zadaniami, w których konieczne jest sformułowanie krótkiej wypowiedzi. Dla wielu zdających zadania tego typu, w których przy formułowaniu odpowiedzi konieczne jest dostrzeganie różnych zależności przyczynowo-skutkowych, wyciąganie wniosków, a także odwoływanie się do wiedzy chemicznej i w końcu sformułowanie krótkiej, logicznej wypowiedzi jest pewnym problemem i wyzwaniem, z którymi jednak każdy maturzysta musi sobie radzić. Przyjrzyjmy się zatem bliżej zadaniu 27 z egzaminu nowej matury z maja 2015 roku. Celem tego zadania było wyjaśnienie, dlaczego w dwóch reakcjach chemicznych, które opisano wcześniej w informacji wstępnej, powstaje jako główny produkt ten sam związek chemiczny, czyli 2-bromo-2-metylobutan. W tym miejscu trzeba podkreślić, że zadanie 27 to jedno z trzech zadań stanowiących w arkuszu wiązkę opatrzoną informacją wstępną, której uważna analiza jest niezbędna, aby udzielić poprawnej odpowiedzi. I tak w informacji wstępnej możemy przeczytać, że 2-bromo-2-metylobutan powstaje jako główny produkt w dwóch odrębnych reakcjach z użyciem dwóch różnych węglowodorów. Jednej reakcji addycji, a drugiej reakcji substytucji. Może warto w tym momencie zapisać te równania reakcji. Zresztą to właśnie jest celem zadania 25, a więc pierwszego z wiązki, w której znajduje się omawiane zadanie 27. 2-bromo-2-metylobutan ma powstać w reakcji addycji. Addycji ulegają alkeny. W produkcie obecny jest tylko jeden atom bromu, co oznacza, że z alkenem musiał przereagować bromowodór. Aby otrzymać produkt, w którym atom bromu związany jest z drugim atomem węgla, wiązanie podwójne musi znajdować się pomiędzy pierwszym a drugim atomem węgla lub pomiędzy drugim a trzecim atomem węgla. Oczywistym staje się zatem fakt, że zachodzi jedna z dwóch reakcji pokazanych na planszy. Nie ma już żadnej innej możliwości napisania reakcji addycji, której produktem jest 2-bromo-2-metylobutan. Podobne rozważania należy przeprowadzić dla reakcji substytucji. Skoro substratem reakcji ma być węglowodór, to musi to być alkan. Alkany reagują z fluorowcami na świetle lub w podwyższonej temperaturze. Aby otrzymać pożądany produkt, należy napisać równanie reakcji 2-metylobutanu, alkanu o takim samym szkielecie węglowym co związek będący produktem z bromem, pamiętając, że obok fluorowca alkanu produktem reakcji jest także odpowiedni fluorowcowodór. Kiedy wiemy, w jakich reakcjach powstaje 2-bromo-2-metylobutan, możemy udzielić odpowiedzi na zadanie 27. Dla przypomnienia, musimy wyjaśnić, dlaczego związek ten powstaje jako główny produkt obu reakcji, substytucji i addycji. To właśnie teraz nadszedł czas na to, aby odwołując się do swojej wiedzy chemicznej, dostrzec zależności przyczynowo-skutkowe i umiejętnie sformułować swoją wypowiedź. Stwierdzenie produkt główny jest w tym przypadku bardzo ważne. Można powiedzieć, że są to słowa klucze. Skoro jest mowa o produkcie głównym, to zapewne istnieje także produkt uboczny. Dlaczego jeden produkt powstaje w danej reakcji z największą wydajnością i stanowi on produkt główny, a drugi, uboczny, powstaje w zdecydowanie mniejszej ilości? Zacznijmy od reakcji addycji. W obu przedstawionych wyżej możliwych reakcjach obok produktu głównego 2-bromo-2-metylobutanu może powstawać produkt z bromem podstawionym do innego atomu węgla, przy którym było wiązanie podwójne. Łatwo sobie jednak przypomnieć, że o tym, który z możliwych produktów reakcji addycji będzie produktem głównym, decyduje reguła Markownikowa. Zgodnie z nią, brom ulega reakcji przyłączenia do atomu węgla połączonego z mniejszą liczbą atomów wodoru. Tak oto udzieliliśmy odpowiedzi na pierwszą część pytania, dotyczącą reakcji addycji. Oczywiście poprawna odpowiedź może być sformułowana na różne sposoby. Często z wykorzystaniem znacznie bardziej zaawansowanej wiedzy chemicznej. Dla nas wyjaśnienie związane z regułą Markownikowa jest jednak zupełnie wystarczające.
Teraz zajmiemy się sformułowaniem prawidłowego wniosku dotyczącego reakcji substytucji. 2-metylobutan, substrat reakcji substytucji, to związek zbudowany z 5 różnych atomów węgla o 3 różnych rzędowościach. W cząsteczce tego związku mamy 3 atomy pierwszorzędowe oraz jeden drugorzędowy i jeden trzeciorzędowy. Dla przypomnienia, w alkanach rzędowość atomów węgla jest równoważna liczbie sąsiadów węglowych, jaką posiada analizowany atom węgla. W reakcji substytucji z bromem, prowadzonej w stosunku molowym alkan-brom równej 1:1, podstawiony może być atom wodoru każdego z tych atomów węgla. Dlaczego zatem głównym produktem takiej reakcji jest 2-bromo-2-metylobutan? Widocznie atom węgla trzeciorzędowy podstawiony jest najłatwiej. I to jest poprawny wniosek wynikający z naszych rozważań i analizy informacji wstępnej. Oczywiście, podobnie jak w przypadku reakcji addycji, można ten wniosek sformułować w inny sposób, na przykład z użyciem pojęcia energii dysocjacji wiązania CH w alkanach. Sformułowany jednak przez nas wniosek związany z rzędowością zupełnie wystarczy, aby udzielić poprawnej odpowiedzi na zadanie. Przyjrzyjmy się teraz przykładowym odpowiedziom zdających oraz ocenom, jakie otrzymali oni za rozwiązanie omawianego zadania. Analiza wyjaśnienia przedstawionego na tej planszy pozwala stwierdzić, że zdający poprawnie uzasadnił powstanie 2-bromo-2-metylobutanu jako głównego produktu w obu reakcjach, nawet jeśli uzasadnienie nie jest zbyt zgrabne. Zdający odwołał się do reguły Markownikowa w odniesieniu do reakcji addycji oraz przedstawił regułę opisującą podstawienie w alkanach. Nie użył w swojej wypowiedzi słowa rzędowość, ale ją opisał. Za swoje rozwiązanie zdający otrzymał 1 punkt. Egzaminator nie znalazł w tej wypowiedzi żadnego błędu. Za rozwiązanie zadania, które przedstawiono na tej planszy, zdający otrzymał 0 punktów. Otóż zdający poprawnie wyjaśnił, dlaczego 2-bromo-2-metylobutan jest głównym produktem reakcji addycji. Niestety błędy nie wyjaśnił zasady rządzące reakcjami substytucji. W tym przypadku zdający ewidentnie pomylił reakcję podstawienia z reakcjami eliminacji, dla których obowiązuje reguła Zajcewa. Mam nadzieję, że omawiany przykład pomógł Wam zrozumieć, w jaki sposób udzielać odpowiedzi na zadania związane z formułowaniem krótkiej odpowiedzi. W zadaniach tego typu konieczne jest przeanalizowanie sytuacji problemowej, wyciągnięcie wniosków i odwołanie się do swojej wiedzy chemicznej. Zadania te, które zawsze pojawiają się w arkuszach maturalnych, stanowią dla zdających niemałe wyzwanie, jednak, z którym koniecznie należy się mierzyć. Życzę powodzenia. Dziękuję.